kochani, witajcie w dzisiejszym Reading Vlogu. Oczywiście z tej strony Paula, witam Was na polach książkowych. I tak, dzisiejszy Reading Vlog. Zaczniemy sobie od zrobienia ciasta truskawkowego, ale to zaraz Wam pokażę. Bardzo prosty ogólnie przepis. Tak naprawdę tam jest sam tak jakby biszkopt. Na to są truskawki i na górę jest kruszonka. Bardzo szybki, fajny przepis. Mam go od swojej koleżanki od wielu lat. I zawsze wychodzi super, a że kupiłam dzisiaj, jak zaraz zobaczycie, znaczy w sensie bodym zobaczycie, jakie piękne truskawki kupiłam. One po prostu aż, o, jeszcze one stały pod takim czerwonym parasolem i miały przez to taki jeszcze bardziej czerwony kolor. Mega, mega, tylko że przez to, że one są wszystkie dojrzałe, to muszę dzisiaj coś z nimi zrobić, więc... Po prostu, więc będzie ciasto, którego dzisiaj nie zjem, bo jest już godzina po 20. Ja go dzisiaj niestety nie zjem, bo jutro mam krzywą cukrową, więc już nie mogę nic jeść. Łukasz zje. Dobra, najpierw to, co będę czytać, potem taki mini update remontowy i przechodzimy dalej. Dobra, czytam aktualnie Ogień i krew i czytam Pożogę. Znaczy tak, Pożogę słucham. Mamy tutaj chyba trzeci, nie wiem czy nie ostatni, to chyba tak. Czyli Pożogę z serii Ukryte Dziedzictwo Ilony Andrews. No i po prostu to jest już trzeci tom, więc nie mam co Wam opowiadać, ale też się fajnie sprawa zaczyna, bo przychodzi do naszej głównej bohaterki pewna kobieta, która jest jakby taką mega wysoko postawioną postacią i z którą wszyscy nagle urwali kontakt. Jej mąż zaginął i ona właśnie odzywała się do różnych ludzi, żeby jej pomogli. No i właśnie kontakt zerowy urwał się, wszyscy ją zbywają, nawet jej były narzeczony, który obecnie właśnie jest z tą Nevadą. I ta Nevada postanawia jej pomóc, pomimo tego, że jest piękna, czarująca i że właśnie, że była narzeczoną jej faceta. Ogólnie dużo rzeczy jeszcze takich w tle się dzieje, które po prostu są związane z życiem Nevady i jej rodziny, więc też właśnie fajnie, że mamy taki background, który cały czas ewoluuje w tej książce. I tak, jeżeli chodzi o Ogień i krew George'a Martina, to tutaj zaczynamy 300 lat przed tym, co się wydarzyło w Grze o Tron. Ja miałam plan, że ja przeczytam to i płynnym ruchem przejdę do Gry o Tron. Ale ktoś z Was napisał mi, że niestety, ale jeszcze jedna część czeka tutaj do napisania przez George'a Martina, która właśnie będzie łączyła ze sobą te dwa światy, wątki, w sensie tutaj, co się dzieje w tych książkach oraz te, co się dzieją w Grze o Tron. I to mi bardzo przypomina jak na razie sposób, w jaki jest napisany Silmarillion. To znaczy, że mamy takie bardziej w sumie opowiadanie, co się działo, że ten pojechał tu, ten zginął tam, ten zrobił coś tam i tak dalej. I cały jakby, i też nie sposób jest w ogóle tego zapamiętać, tych wszystkich imion, nazw, kto gdzie, który król był, kto gdzie pojechał w obronie czego. Naprawdę bardzo dużo, a jestem już na stronie tam 80. I cały czas właśnie mamy taki tryb opowiadania, właśnie takiej kroniki czy czegoś takiego. Nie jest to powieść taka, wiecie, taka stricte, że coś tam się dzieje. Mam nadzieję, że to się zmieni w trakcie tej książki, dlatego że powiem szczerze, że liczyłam na taką właśnie fantastykę, która porywa, a nie która opisuje. No ale to zobaczymy sobie potem. I jak przesłucham sobie Pożogę, to tutaj jeszcze mam Zatokę Francuza, czyli nowość od Daphne du Maurier. O, jakaś taka szeroka ta. A właśnie Dom w Riverton, będzie też Wam o tym mówiłam. To będzie w lipcu, ale oczywiście też o tym powiem w premierach. I taka jest piękna czarna. Bardzo podoba mi się tematyka tutaj, jeżeli chodzi o Zatokę Francuza. Ja tego jeszcze nie zaczęłam czytać, ale tutaj właśnie mamy kobietę, która... Ona jest pierwszą damą, czy tam damą dworu, nie pamiętam, tutaj też z tyłu ciężko, nie widzę. Właśnie ciężko mi sobie przypomnieć, kim ona tam była, ale była jakimś takim mega ważnym postawionym. Nie pamiętam, czy ona była żoną króla, czy żoną jakiegoś po prostu kogoś wysoko postawionego w towarzystwie królewskim. No ale właśnie postanawia odpocząć od tego wszystkiego, od tego królewskiego zgiełku, bo jej się znudziło i tak dalej. I postanawia wyjechać do jednej z rezydencji swojego męża, gdzie tam właśnie spotyka pirata.
i tam z nim sobie układa pewne relacje. Więc tak, tematyka naprawdę jest bardzo fajna, nie mogę się doczekać, aż przeczytam tę książkę. No ale właśnie, no już zaczęłam słuchać tę pożogę, i bo też mnie ciekawi, jak tam to wszystko w sensie się skończy. Lubię, może nie ciekawią mnie aż tak bardzo wątki, co się stanie takiego, wiecie, w tej historii. Bardziej po prostu lubię czytać te książki Ilony Andrews ze względu na to, jak one są napisane. To jest naprawdę rozluźniające, naprawdę fajne, naprawdę takie, że się to bardzo przyjemnie czyta. Też ten romans, te wątki z tyłu i tak dalej. To jest po prostu bardzo miła lektura. I tyle. Nie jest takie właśnie, że muszę przeczytać, muszę wiedzieć, co będzie dalej. Chociaż miejscami tak jest. Ale jak sobie, wiecie, w sensie w trakcie czytania, może i tak mam, ale jak myślę sobie o książkach jako ogólnie tego duetu, no to właśnie mam coś takiego, że fajnie się to czyta. Dobra, więc ja tak, update remontowy jest taki, że te ściany, która jest naprzeciwko wejścia, taka mała, taka, która jest wejściem do salonu, chcieliśmy pomalować na ten sam kolor, na który mamy ścianę z telewizorem, czyli na taki ciemny szary, w sumie no ciemniejsze niż to. I Łukasz jakieś, nie wiem, ze 3 miesiące temu malował tą farbą, 3 miesiące temu, może jakiś taki, wiecie, w tym roku na pewno, malował tą farbą właśnie te wejście samo, ten środek, żeby ta cegła tak się dziwnie nam nie odznaczała na tych drzwiach. I było ok, ale nie wiem, czy on źle zabezpieczył tę farbę, czy coś. I teraz jak otworzył, okazało się, że ona jest nie dość, że turbogęsta, taka rozwarstwiona trochę, jest tam dużo takich grudek. I jak próbował, on mieszał to naprawdę bardzo długo, jak próbował pomalować po ścianie, to się okazało, że ona praktycznie nie maluje, cały kolor został na wałku, a po ścianie jest tylko taka przeźroczysta mazia. Ja Wam to pokażę, oprócz tego są kładki. Więc jeszcze pojechał do Leroy'a po siłowni, teraz po rozpuszczalnik i zobaczymy, i przepuścimy jeszcze to przez moją rajstopę jakąś, której nie używam już, albo nie wiem, która jest jakaś porwana czy coś. I żeby się pozbyć tych grudek, no taki przeczytałam w internecie sposoby na zrobienie tego, więc zobaczymy, czy to coś da, no bo szczerze powiedziawszy, no nie chce nam się na ten kawalątek kupować nowej farby, bo ta jest prawie cała, którą używaliśmy, a bardzo byśmy chcieli mieć tamten kolor, więc no mam nadzieję, że to wypali. A jak nie, no to trudno, no to pojedziemy tym jaśniejszym kolorem, który wybieraliście. To był chyba pierwszy kadr w ogóle w tym reading vlogu, który dzisiaj wrzuciłam. Aha, no bo dzisiaj mamy 20 czerwca, więc ja dzisiaj wrzuciłam poprzedniego reading vloga i on był w tym pierwszym kadrze. To jest kolor Kolory Miasta z Magnet z serii tej Passion, kolor miły w dotyku. Ja bardzo Wam polecam te farby. Mam w salonie i mam tu w sypialni i naprawdę cudo są te farby, naprawdę przepięknie wyglądają, są takie matowo-pastelowe, mają taki odcień mega. A on doszedł do pokoju, rozważaliśmy różne rzeczy, mam jeszcze fototapetę już kupioną, więc Wam ją też pokażę na któryś tam przybitkach, bo jak wiecie, do pokoju Antosia do zrobienia jest jeszcze sporo czasu i tam jest naprawdę dużo pracy do włożenia, tam trzeba zrobić wylewkę samopoziomującą, bo nie dość, że tam jest krzywo, to jeszcze jak zdejmowaliśmy te płytki, które tam, znaczy Łukasz zdejmował, no to wiecie, no to tam są pewne tam dziurki w tej podłodze, tak, więc żeby położyć panele winylowe, no bo nie chcemy kłaść tych tradycyjnych, tych laminowanych, dlatego że one by były dużo wyższe, a tam i tak jest dosyć wysoko, więc będziemy robić taką małą wylewkę samopoziomującą, trzeba zagipsować ścianę i dopiero wtedy można będzie malować, więc sporo czasu. Co tam, myszko? Cześć! Chcesz coś powiedzieć? Tutaj. Halo? Już idę, a tam się wyłączyło coś, tak? To już idę, dobra, to ja w takim razie idę. Zobaczymy się potem, zobaczycie właśnie te ciasto. Zaraz Wam pokażę też, jak okropnie wygląda ten kolor na ścianie. I jest przepiękny zachód słońca i też musicie go zobaczyć.
Antek. Proszę przygotować się na hałas. Szybko. No, a jak Spidey je tosta? No to hello, witajcie w update'cie. Mamy czwartek, 29 czerwca, więc został mi jeden dzień w sumie, żeby doczytać te książki, ale właśnie tak jedną przeczytałam, czy przesłuchałam bardziej, czyli jest to Pożoga. Jest to seria, która bardzo trzyma poziom. Mam wrażenie, że wszystkie te książki są jednakowo dobre. Jeżeli jeszcze się wahacie, czy przeczytać, to naprawdę warto, bardzo fajna rozrywka. Przede wszystkim rozrywka. Tutaj mamy już troszeczkę więcej na temat relacji naszych głównych bohaterów, co jest naprawdę bardzo fajne, bo widać, jak to się wszystko rozwija, jak to wszystko, wiecie, charakterem, jacy są ci ludzie. Trochę tutaj to przypomina, wiecie, takie 50 twarzy Greya, ale nie w takim sensie, wiecie, erotycznym. Tylko po prostu mamy faceta, który jest taki, wiecie, turbo niedostępny, wysoko postawiony i tak dalej i się okazuje zupełnie inny, niż go ludzie postrzegają. Mamy bardzo, bardzo wiele takich przykładów w popkulturze, ale no właśnie to jest po prostu jeden z nich i nie wiem, dla mnie spoko są takie wątki. Też podobne chyba było w Dworach, że właśnie, że był taki ten faj i on się okazał tam po prostu spoko. I ten wątek jest jeszcze do tego taki, że on nie przeszkadza zupełnie w odbieraniu fabuły tej książki, wręcz przeciwnie, fajnie ją ubarwia, umacnia. No, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała ta seria. I po przesłuchaniu Pożogi jestem w trakcie Zatoki Francuza. Jestem w połowie, ale średnio mi się podoba ta książka. Oczywiście, jak to książki Daphne du Maurier, one są napisane bardzo dobrze, ale fabularnie jeszcze mnie to nie wciągnęło, a już mamy połowę książki, jeszcze nie widać tego takiego stylu autorki, chociaż ten motyw przewodni i to wszystko, na czym opiera się ta książka, czyli tak jakby, wiecie, zakazana miłość, marzenie o czymś innym i zakochiwanie się, w sensie posiadanie takiego ostatecznego życia. Tutaj akurat właśnie ta nasza główna bohaterka, czyli Donna, ona ma jakiegoś barona za męża, ma dzieci, ma wszystko, czego jej dusza zapragnie. No i właśnie szuka po prostu przygody, jej jest tam nudno i zakochuje się w tym piracie. Jest to też bardzo znana rzecz, nie wiem, z ludzkiego życia nawet. Dużo osób po prostu dusi się w tym, co ma, chce czegoś innego. I tak samo właśnie tutaj Donna robi to samo, zakochuje się, wiecie, pociąga ją coś takiego, co wcześniej dla niej było takie nieosiągalne. Więc też mamy w sumie takiego bad boya, który właśnie rozkochuje w sobie kobietę. Ale na razie mnie nudzi. To takie podsumowanie tej połowy książki. No i więc tak, i tu, niestety jestem tu, ale po tym, jak wam powiedziałam, że to jest takie bardzo podobne do Silmarilliona i w ogóle, no to brawo ja, tutaj z tyłu jest oczywiście napisane, że ogień i krew będzie dla świata Westeros tym, czym jest Silmarillion dla Śródziemia. Także brawo ja. I nie wiem, co ja mam, że w trakcie remontów czytam takie książki. Tym bardziej, że ona, może ona przez ten pierwszy rozdział, ona była taka bardzo ciężka, ale już dalej, im dłużej ją czytam, tym
ona nabiera takiej, w sensie dzieje się bardzo już tak wolno. Mamy opis tego kronikarza, który tam wszystko spisuje, co się dzieje, ale jakby te pierwsze przez tego Aegona zdobywcę zostały tak, wiecie, te lata tak machnięte bardzo szybko i przy tym dokładnie, więc naprawdę trzeba było przez to przebrnąć. Ale teraz już nawet mamy niektóre sytuacje opisywane z dnia na dzień i tak dalej, więc już to wszystko dzieje się dużo, dużo wolniej i dużo łatwiej za tym jest nadążyć. Już nawet mogę powiedzieć, że ogarniam całkiem te drzewo genealogiczne. Jest to bardzo skomplikowane. Mamy też tutaj opis wszystkich królów, którzy właśnie w tym czasie rządzili aż do właśnie tego roku 300, do obłąkanego króla, czyli ojca Daenerys i tak dalej. I naprawdę to się fajnie czyta, ale nie jestem w stanie tak... I naprawdę to, jak ja się za to zabieram, to mam wrażenie, że to fajnie szybko idzie, ale nie chce mi się sięgać po tę książkę. Nie wiem czemu, bo jak ją czytam, to jest naprawdę spoko, ale jak leży, to sobie leży i kwitnie. Taki jeden update życiowy. Jesteśmy z Łukaszem na diecie już trzeci dzień, w sensie ja jestem na diecie jako towarzysz, żeby się zdrowy odżywiać, żeby nie myśleć o tym i tak dalej. I przede wszystkim wiem, ile kalorii jem dziennie i przez to też nie przytyję potem jak jakaś świnia na koniec ciąży. I to jest dieta, na której, w sensie z której autorki diety ja już korzystam, tylko że wtedy miałam układaną indywidualnie 4 lata temu. I to jest Małgorzata Lenartowicz, Kuchenne Inspiracje. Bardzo Wam ją serdecznie polecam. To jest kobieta, która potrafi wyleczyć z każdej choroby hormonalnej ever, naprawdę. Tylko że właśnie przez to, że miała takie bardzo duże zainteresowanie tymi dietami indywidualnymi, to zaczęła rozpisywać takie gotowce. I my właśnie z takiego gotowca teraz skorzystamy, po prostu kupiliśmy sobie określoną kaloryczność i na niej jesteśmy. I mamy tutaj 3 posiłki dziennie, to jest spoko. One są dosyć obfite i dosyć szybko się je robi, więc to jest naprawdę ok. I serio, jedzenie jest przepyszne. Ach, na przykład pierwszego dnia były pancake'i z musem malinowym, jutro na śniadanie mamy placki z jabłkami. Dzisiaj właśnie jadłam dorsza. Jest pod taką pierzynką ze szpinaka i fety. Fety oczywiście z mleka pasteryzowanego, nie takiej fety. I do tego ryż z marchewki, meniam, dobre, i orzeszki. Na śniadanie dzisiaj na przykład było jajko sadzone z papryką i z sałatką, z gruszką i z fetą też, więc naprawdę super, super i bardzo nowy. Łatwo i szybko to się przygotowuje. No i tak, remont, mamy położone płytki, ja Wam je pokażę i nie wiem, pewnie nie wiem, kiedy Łukasz je będzie fugował. Nie mam pojęcia. Na razie są, na razie będzie bez szafy, na razie postawimy tylko taki stojak i z półeczkami takimi zawieszonymi na taki rzep. Ale za te płytki prezentują się bardzo, bardzo fajnie i też Wam po prostu nagram, jak te płytki wyglądają. Ogólnie w większości scen tutaj, gdzie robiliśmy to wszystko, w sensie gdzie Łukasz robił, to nie nagrywam, dlatego że jest gorąco i Łukasz robi to często bez koszulki. Nie będę nagrywała, wiecie, mojego męża topless. Chciałabym Wam po prostu nagrać, jak to wygląda, jakby, wiecie, no. Ale albo na przykład chcę coś nagrać fajnego, a to Antoś w gaciach, albo bez gaci, albo w ogóle. No przez to odpieluchowywanie też właśnie jest tak, że on najczęściej biega bez gadku, bo jak już zdejmie do sikania, to potem tam idzie od razu się bawić, biega coś tam i tak jest śmiesznie, no. Dobrze. I to i co? I tak ono. Cóż zrobić, cóż poradzić. Jak już wzięłam się za tę książkę, to już chciałabym ją teraz jeszcze pomęczyć trochę, w sensie pomęczyć. Ja ją męczyć, nie ona mnie, żeby nie było. Bo naprawdę, jest naprawdę spoko. Naprawdę uważam, że jest dużo bardziej przystępna niż Silmarillion na pewno. I przez to dużo bardziej na początku interesująca. Dlatego, że tam rzeczywiście trzeba było przez te połowy książki się przebić. Okej. Okay. To ja czytam dalej, nie przedłużam.
Super. No. Przyszedł ten dzień, że trzeba ściąć włosy Antosia, ale stwierdziłam, że jest lato. A tego jest dosyć dużo, tutaj odrosły nam już włoski, bo ja ogólnie go ścinam nożyczkami w domu. Musi być zajęcie tam, w postaci bajki. A już tam z tej strony trochę udało mi się wygolić. Oczywiście wszystko jest na pleckach, tutaj na podłodze. Zaraz wam pokażę efekt końcowy. Ja umyję chłopaki? Śpi Antoś? Śpi. Spać. Kładzie mama. Nie, mama się nie kładzie. Hej, witajcie po jakimś czasie. Ja ogólnie robiłam paznokcie u stylistki. I już robiłam je tydzień temu, a już mam taki giga odrost, że postanowiłam, chyba przez, po prostu przez witaminy ciążowe. I postanowiłam po prostu chyba zacząć robić sama sobie paznokcie, ale brakowało mi kilku rzeczy, więc sobie zamówiłam, a oczywiście szaleństwo. Zamówiłam paczki z Indigo, z Semilaka i z Drillo. Sorki, tutaj takie, o, już powstały syf, dlatego, że wszystko najpierw wypakowałam, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I tak, jeżeli chodzi o paczkę z Indigo, po prostu jestem mega zaskoczona. Dostałam jeszcze dodatkowo taką, tylko już Antoś zjadł tą końcówkę, paczkę taką MMMsów, takich w ogóle sygnowanych Indigo, MMMs Indigo, śmiesznie bardzo. I dostałam jeszcze trzy takie, dwa kremy do stóp i jedno jakiś po prostu balsam do ciała, ale też bardzo fajnie, bo chciałam sobie wyprowadzić ten zapach, bo w przyszłości zamierzam kupić oliwkę do skórek z tego. Antosiu, uważaj, synku. Jeżeli chodzi o ogólnie o zapakowanie paczek, to też tak. W Indigo dostałam informację, że tą paczkę otula taki tam zapach i w ogóle tutaj jakieś zaproszenie do kupienia kolekcji makijażowej. Rachunek przyszedł w takim fajnym, eleganckim pudełeczku. I druga, i w każdy produkt praktycznie był zapakowany właśnie w takie coś, w folię. Bardzo elegancko to wyglądało, tylko że po prostu już nie chciało mi się na wizji, jakby wiecie, zdejmować tego całego opakowania. I jeszcze bardzo fajnie była zapakowana paczka z Drillo. Czyli od Edyty Kurczak. Kruczek. Czyli od Edyty Kruczak, nie Kurczak. Dobra, nieważne. No i tutaj pakiet tych. Fajnie, że po prostu, że te wszystkie rzeczy są w sterylnych opakowaniach. Ale właśnie ta paczka pachniała. I ta paczka od Edyty też bardzo, bardzo pachnie. Niesamowity zapach. Dobra, zabiorę tam to się spodenki, bo mnie wkurzają tutaj. O, super. A dość właśnie niszczy mój, znaczy w sensie jest w opakowaniu, pędzelek do zdobień z Indigo. W Semilaka zamówiłam tylko lakiery, ale też je pokażę. I ta paczka była ogólnie taka nieszczególna. Ale w sensie to nie jest nic złego, po prostu w porównaniu tych dwóch, tamta, po prostu no tak, wiecie, te się tak wyróżniają. Okej, to jak już jesteśmy, mamy Drillo i ja zamówiłam tego więcej, dlatego że stwierdziłam, że też koleżankom porobię przy okazji paznokcie, trochę sobie potrenuję, żeby też mieć tą rękę wprawniejszą, a nie taką, wiecie, co dwa tygodnie, co nawet co trzy sobie robić, to wcale nie jest żadna jakaś, no, żaden trening. Super, syneczku. Więc tak, kupiłam puszek, czyli do odpychania skórek, żeby malować pod same skórki. Kupiłam nowe cążki do skórek, bo moje są nie dość, że one od zawsze były tępe, to one te skórki bardziej rwały niż po prostu cięły. A te widziałam u Edyty, że one bardzo, bardzo fajnie tną. Multum patyczek, patyczków i to jeszcze w ogóle fajna rzecz, bo Edyta ma takie waciki bezpyłowe, które jak widzicie, to nie są takie standardowe, tylko one są jak takie papierki.
I jak ten papierek sobie owiniemy naokoło tego patyczka, to można fajnie sobie linię tą przy skórkach wytrzeć, jeżeli ją zalejemy i tak dalej. Ogólnie one są fajne, takie bardziej ekonomiczne, wydaje mi się, niż tamte bezpyłowe. No i właśnie patyczki to jest coś, czego mi brakowało do tej pory bardzo. Mnóstwo szczoteczek do odpylania. O matko, to jest coś, czego mi strasznie, strasznie brakowało i są to nakładki ścierne. Ja właśnie mam tą gradację 180, czyli głównie przeznaczoną do opracowywania masy, do naturalnej płytki, one się średnio nadają, ale i tak są ponoć bardzo delikatne, pomimo tego, że są dosyć ostre. Właśnie już nie mogłam się doczekać i nałożyłam na nośnik, już sobie tą opaskę chciałam sprawdzić, jak ona się nakłada. No i właśnie to jest fres łysy, czyli nośnik. I on po prostu działa zamiast pilnika. Wiecie, jak nałoży się masę żelową, to zamiast piłować ręcznie te palce, paznokcie, to pozwoliłam sobie tutaj ułatwić pracę i zamiast machać pilnikiem. I też, no wiecie, jeden pilnik. Pilniki powinny być jednorazowe, tak, jeżeli używamy na kimś innym, więc te opaski super się sprawdzą. Jestem, no naprawdę jest, bo Jezu, to jest chyba najlepszy mój zakup tutaj w tej paczce. Antoś wziął taką figurkę strażaka. Super! Dobra, też tu mamy, kto zapakował paczkę, więc też fajnie. No i właśnie ten papier tak, to tak fajnie pachnie. O, jeszcze to jest fajne, że tutaj mamy taką ściągę, który frez na jakich obrotach najlepiej we frezarce robić. Więc jeżeli nie znacie tego kanału, czyli Kulo, i robicie sobie paznokcie, to bardzo Wam polecam. Dobra, to co tu z Indigo? Musisz mamie to dać, synku, wiesz? Na chwilkę, zaraz Ci oddam. Pożyczyłam od Antosia przed chwilą. To jest pędzelek Master Nail Art 006 z Indigo. On właśnie ma takie 6 mm włosie chyba. Nie pamiętam do końca, jak to szło. Wiem, że ono jest dosyć długie i precyzyjne i przy tym cienkie. Do malowania właśnie wszelkich zdobień, fręcza, czy właśnie głównie do malowywania do skórek. Już mogę Ci oddać, synku, proszę. Kupiłam sobie pędzelek do żelów, do żeli. Dlatego, że jedyny, który miałam, to był taki do akrylożelu. Super. Antoś takie zabawy sobie znajduje. Na przykład jeżdżenie samochodzikiem po stole i mówi: mama, patrz. Więc w końcu dorobiłam się pędzelka do żelu. To dostałam jako gratis do zamówienia i to jest taki lakier, który jest, to jest tak zwany glass, czyli on jest po prostu taki przeźroczysty, ale on jest celowo przeźroczysty. On nie jest taki, że na przykład jak niektóre są lakiery, że na przykład nie kryją dobrze, tylko ten jest celowo taki przeźroczysty, żeby tworzyć efekt szkła. Fajnie on wygląda na przedłużeniach paznokci, wiecie, przeźroczystym żelem. To jest... To jest specjalny taki lakier X-White i on jest do fręcza. Do fręcza, do baby boomera, do różnego takich rzeczy, dlatego że jeżeli zrobimy sobie fręcza zwykłym białym lakierem, to po prostu ta końcówka będzie gruba, a to jest bardzo mocno pigmentowany lakier, którym można malować same cieniutkie końcóweczki. I tak samo jak baby boomera, byśmy sobie zrobili zwykłym białym, sorki za to odgłos, ale zwykłym białym lakierem, to by nam się bardzo zapowietrzył ten baby boomer, więc też bez sensu. Mam jeszcze kilka właśnie takich efektów. Jeden to jest glamour i on nadaje takiego... To nie jest właśnie jak efekt syrenki, on jest taki dużo bardziej drobniejszy. To jest coś pomiędzy takim efektem takiej tafli, a takiego właśnie szkła. Bardzo, bardzo ślicznie to wygląda. Na pewno w przyszłości zobaczycie to u mnie na paznokciach, bo jest mega. Dodatkowo taki efekt, miałam takie drobinki śliczne. Gdzieś tam może Wam powstawiam zdjęcia, jak to u nich wygląda na stronie. I jeszcze kupiłam trzy paczki muszli takich do zdobień. I te muszle fajnie się zatapiają w żelu i tworzą taki trójwymiarowy efekt. I akurat wykorzystanie tych muszli widziałam u Edyty Kruczek, więc je bardzo chętnie też sobie przetestuję. No, widzę, synku. Super. Żel samopoziomujący biały. Ja miałam do tej pory
zwykły żel, taki galaretka, że naprawdę opracowanie go zajmowało bardzo długo, dlatego że on zostawał w miejscu, więc moja niewypracowana ręka narobiła gór i dolin i opracowanie tego żelu zajmowało mi naprawdę kilka godzin, więc to jest ułatwiacz pracy, a poza tym kupiłam biały, dlatego że jest lato i przy neonowych paznokciach będzie naprawdę super. Żeby wiecie, żeby nie robić dodatkowej warstwy jeszcze koloru pod neony. Gąbeczki do baby boomera, folia, zaciskarka. Ona też mi się przyda do tego, żeby sobie, wiecie, odepchnąć samemu sobie te fałdy tutaj. No nie, żeby tutaj boki ładnie domalować. Garść aplikatorów i taki jeszcze otuszacz, który zmywa tylko tą warstwę lepką. Nie jest inwazyjny, więc on jest fajny przy zdobieniach. Jeżeli chcecie zrobić po prostu sobie jakieś zdobienie, a potrzebujecie zmatowić paznokieć, zmatowić lakier, to przymywacie sobie tym cleanerem, trochę tam matowicie i można lecieć z tematem, więc naprawdę bardzo fajne. I chyba jeżeli chodzi o Indigo, to jest wszystko. Tak mi się wydaje, że bardziej tutaj chodziło mi, żeby sobie kupić ten od nich ten żel samopoziomujący i tak. No i oczywiście ta paczka zajmowała dużo więcej, bo tu jeszcze wiecie, te papiery i to wszystko. Tutaj mamy paczkę z semilaka i ona właśnie tak wyglądała. Co to jest? To są lakiery, synku. I tak, tutaj kolejna folia, tylko rose gold, tamta była złota, ale taka nasycona złota. I te lakiery, o matko, one są przecudowne. To jest podobny lakier w sumie do tego, co mam na paznokciach teraz. Masz. Ja go wstawię wam dwa zdobienia. Masz. Zaraz, synku, mama wyjmie, dobrze? Zaraz będziesz pomagać. I ten lakier właśnie chciałam. Te paznokcie, które robiłam, to już jest po prostu inna historia. Jecie, i ja je pokażę wam potem, o co mi chodziło. Ale właśnie to jest lakier użyty do zdobienia, które miało być jakby pierwotną wersją tego. Ten jest przecudowny, też wam zaraz tutaj wstawię screena ze zdobienia, które będę sobie robić dzisiaj pewnie. To jest zwykły biały i po prostu mój już był taki turbo zrzucony i rozwarstwiony dziwnie i już mi się nie chciało go naprawiać, więc kupiłam sobie ten i poza tym był bardzo stary, on był dobry kilka, z 10 lat ma. I miętowy taki. To jest przecudowna i przepięknie pachnąca taka oliwka do skórek. Tyka. Tutaj jest taki brokatowy, jakby to był też gratis do zamówienia. Brokatowy coś taki. Tutaj mamy przepiękny, chłodny złoty, właśnie użyty do tamtego zdobienia. I to jest coś, co wam pokażę, ale z fleszem on najlepiej wygląda, bo to jest ten lakier, który się mieni we fleszu. Jest przecudowny. Ojej. O, i tak, i to w sumie wszystko. I zaraz wam jeszcze poopowiadam o książkach, które przeczytałam. Okej, to dzień dobry. Mamy, jest późno, jest 18 lipca, dlatego że dużo bardzo się działo przez ten czas i ogólnie Antoś ostatnio przestał spać w dzień, więc nie miałam nawet chwili wytchnienia tak naprawdę, żeby cokolwiek nagrać, zrobić. Muszę sobie jakoś teraz przetrenować ten czas, ułożyć sobie wszystko, bo jakoś nie umiem się odnaleźć w ogóle. No i brakuje nam tego pokoju trzeciego, bo na razie zatrzymaliśmy się z remontem, bo nie ma kiedy go robić. Strasznie dużo się dzieje. Było bardzo gorąco przez ostatnie dni, więc my też dużo spędzaliśmy czasu na podwórku, łapaliśmy witaminę D i tak dalej. Jak widzicie, ja jestem już taka turbo opalona w ogóle, tu mi powychodziły takie piegi śmieszne. No dobra, ale jakby to nie o tym. Trochę skontynuuję temat tych paznokci. I tak, i miałam robione paznokcie przez stylistkę, ale nie wiem, czy wy to widzicie, ja po prostu już mam pierdzielca na tym punkcie trochę. One strasznie lecą do góry i mnie strasznie wkurzają i po prostu jak widzę te wyskocznie, to w ogóle to jest hardcore. I mnie to tak denerwuje. Ja za dużo się naprawdę naoglądałam edyty, żeby tego nie widzieć i mnie to po prostu wkurza. No bo miałam swoje krótkie, musiałam je przedłużyć i też ja poprosiłam, tutaj załączę wam wzór, jaki ja chciałam tych paznokci. Poprosiłam o to, żeby te paznokcie były dłuższe niż na zdjęciu, przy czym właśnie ta dziewczyna spiłowała mi je i zrobiłam je i powiedziała: nie będę ci robić dłuższych, bo ci będzie niewygodnie. Kiedy wiecie, jakie ja nosiłam paznokcie. Więc jakby, no jestem trochę sfrustrowana wydaniem tych pieniędzy, bo w domu na stopach absolutnie już nie dam sobie rady robić paznokci. Ale na rękach jak najbardziej dam radę i właśnie to będę robić sobie już sama, bo
No bo już mnie, nie dość, że mnie wkurza, to jeszcze tutaj na tych palcach, o tutaj mi w ogóle już ta masa żelowa zaczyna się jakby odwarstwiać od paznokcia, więc też muszę po prostu to pousuwać, zrobić jeszcze raz, to zajmie mi mnóstwo czasu, ale mam nadzieję, że właśnie z pomocą tych rzeczy, które kupiłam, będzie dużo krócej. I wiecie, i dużo jest takich kobiet, dziewczyn, ogólnie osób też, które po wizycie w salonie, jeżeli mają, nawet w sumie nawet nie muszą mieć żadnej jakiejś tam wiedzy, ale załóżmy, że gdzieś tam interesują się tematyką paznokciową i tak dalej, ale lubią na przykład oglądać tego typu filmy, ale nie umieją sobie robić same, albo na przykład nie mają sprzętu, o może tak powiedzmy, nie mają sprzętu, nie mają żadnych tam lakierów w domu i w ogóle i chodzą do innych osób robić paznokcie, no to dużo osób się zraża i zaczyna wtedy robić w domu. I teraz właśnie, no ja zawsze byłam typem człowieka, który woli coś zrobić sam, jeżeli to umie, niż wydać na to pieniądze i właśnie dlatego przez większość czasu sama sobie farbowałam włosy i dlatego ja sama na swój ślub robiłam paznokcie, sama na swój ślub robiłam makijaż sobie. Jeżeli chodzi akurat o makijaż, to po prostu wiem, że nie byłabym zadowolona, jeżeli ktoś by mnie pomalował. Ja bardzo się tego bałam, bo ja muszę mieć po swojemu, ja wiem jak ja lubię i dlatego tak było. A jeżeli chodzi o paznokcie, to po prostu siedziałam do 3 w nocy, w dzień swojego ślubu i przedłużałam sobie paznokcie i jeszcze wtedy nie miałam żadnych żeli, żadnych tego, to było słuchajcie 6 lat temu, tylko ja sobie przedłużałam tu taką bazę twardszą, normalnie na takich szablonach, wiecie, do przedłużania paznokci. Siedziałam do 3 i to robiłam. Więc, ale to były moje mega wymarzone paznokcie na ślubach. I wyszły przecudownie i przepięknie. Miałam takie bordowe, przy czym na chyba, nie na wszystkich, ale chyba na tych, na serdecznych chyba miałam cyrkonie, sobie powklejałam. Takie, wiecie, takie na dole. No a jeżeli chodzi właśnie o to, to no one wyszły w ten sposób. No nie złapie mi ta przednia kamera tego, ale to miało być zupełnie coś innego. Jeszcze wysłałam w ogóle dzień wcześniej, żeby no, dziewczyna mogła sobie tam ogarnąć, jak to wygląda, jak ja bym chciała efekt i w ogóle. No a wyszło jak wyszło. Dobra, przejdźmy sobie już do książki. Przeczytałam Ogień i krew już kilka dni temu. Ale jeszcze chciałam poczekać z powiedzeniem wam o tym, dlatego że w międzyczasie zaczęłam słuchać audiobooka Neurochirurg i do tego Neurochirurga zaraz. I to jest książka, którą miałam w swoich planach na 2023, więc uznałam, że po prostu spoko byłoby wam o niej wspomnieć, jeżeli już zaczęłam jej słuchać w trakcie czytania jeszcze Ognia i krwi. No więc, jeżeli chodzi o samą tę książkę, to naprawdę jest warta uwagi. Fajnie się to bardzo czytało. Jeżeli chodzi o odniesienie do serialu, to my tutaj kończymy w momencie, kiedy Rhaenyra tam już w serialu jest dorosła, czyli też mamy tutaj te fragmenty jej jako dziecko, jej stosunek z tą jej macochą Alicent. W ogóle jest zupełnie inaczej niż w serialu, zupełnie to jest coś innego, więc fajnie. W sensie ja się cieszę, bo w książce zostało to z takim większym pazurem trochę zrobione. No i też bardzo chciałabym przeczytać drugą część, ale najpierw muszę się za to zabrać, bo to jest taka dosyć rzeczowa książka. Ja po prostu jak już do niej przysiadałam, to chciałam się do niej przysiąść tak konkretnie, no ale właśnie o taką, a nie tak, że wiecie, że tak po 5 stron to w ogóle traciło się wątek, bo tam bardzo szybko, bardzo była taka dużo tych przeskoków w czasie, jakby całe te kilka pokoleń jest zmieszczony w tej książce, wszystkie te dzieje, więc jeżeli ja przeczytałabym 2 strony, to ja po prostu już bym nie pamiętała, co tam było wcześniej, jakbym do tego wróciła i w ogóle. Więc na tym polegał mój trochę problem z czytaniem tej książki, bo nie miałam czasu na nią. A jeżeli chodzi o tego Neurochirurga, ja przesłuchałam audiobook i oczywiście, ja nie wiem, co ja mam z głową, ale ja nigdzie nie przeczytałam, że to jest, może nie pamiętam opisu czy coś, ale że ten neurochirurg to jest neurochirurg dziecięcy. I oczywiście 50 tysięcy przypadków, kiedy kobieta w ciąży się dowiedziała, że jej dziecko ma guza albo jakieś inne rzeczy, rozszczepienie kręgosłupa i tak dalej. Tego się udało uratować, tego się nie udało uratować i wszystko bardzo dokładnie opisane. Więc ja naprawdę miałam kilka sytuacji, że się popłakałam słuchając tę książkę. I nie jest to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o lekturę dla kobiet przy nadziei.
Ale jeżeli właśnie chodzi o samą taką treść, tych odczuć osobistych, tego lekarza też właśnie nie było jakby dużo. On dużo jakby pokazywał swoich emocji, trochę swojego zdania, ale to było w takiej dozie dane, że naprawdę nie przeszkadzało mi to. Nie wiem, czy ja się dobrze wyrażam. Wiecie, dużo rzeczy było po prostu tak obiektywnie bardziej wskazane. Widać, że no naprawdę facet ma głowę na karku i jakby tutaj różni ludzie do niego przychodzili z różnymi problemami i widać, że on każdego zawsze tak, no przynajmniej tak to opisuje, że każdego zawsze tak traktował poważnie i próbował wytłumaczyć rzeczowo jak najbardziej mógł różne rzeczy. I te wszystkie przypadki, które on opisywał, one były takie w sam raz opisane. Nie było ich ani za dużo, ani za mało. Nie były one ani rozwleczone. Było po prostu to, co człowiek powinien wiedzieć na dany temat. Serio mam wrażenie, że ona była bardzo, bardzo wyważona i bardzo taka przyjazna dla czytelnika, który w ogóle nie jest obyty z tym światem medycznym. Więc ogólnie polecam, jeżeli macie nerwy na czytanie o śmierci dzieci i tak dalej. I słuchajcie, ja już kończę tego reading vloga, bo naprawdę już po prostu on trwa ze 3 tygodnie. Dużo się działo, już tylko czekam, aż Antoś pójdzie do przedszkola i będę jakby miała więcej czasu dla siebie. Bo to, żebyście nie zrozumieli mnie źle, ja po prostu jestem człowiekiem, który potrzebuje mieć czas dla siebie i uważam, że to nie jest nic złego, jeżeli rodzic chce mieć czas dla siebie, no bo też jesteśmy ludźmi, chcemy być sobą, chcemy zachować siebie w tym wszystkim i też fajnie, jeżeli dziecko widzi, że rodzice coś robią, że rodzice mają, wiecie, mają jakieś zainteresowania, że się rozwijają, że lubią, nie wiem, z kimś spędzać czas i tak dalej, a nie tylko i wyłącznie z dzieckiem. Ja tego nie doświadczyłam, moi rodzice też zawsze tacy byli, że wszędzie było ich pełno, się spotykali ze znajomymi i tak dalej. No, oczywiście dużo rzeczy po prostu robiliśmy razem, typu na przykład, nie wiem, chodzenie do lasu i w ogóle moja mama to w ogóle mistrz. Była mistrzem w spędzaniu czasu z dzieckiem i łącząc to ze wszystkimi innymi aktywnościami. Więc ja jestem po prostu przyzwyczajona do czegoś takiego, że rodzice to są też ludzie. I to jest właśnie fajne, że moi rodzice mi to pokazali. Mama! Co, koteczku? Kasiusia. Do kosza życie jest super. Ja zawsze po prostu wychodziłam z tego założenia, że dziecko to nie jest kula u nogi. Życie można prowadzić i z dzieckiem, i bez dziecka. Oczywiście niedługo będę uśmiona przez dobre kilka miesięcy, ale to po prostu no to takie jest życie. Trzeba trochę poświęcić z niego na te pierwsze kilka miesięcy po porodzie. Ale potem jak najbardziej nigdy nie miałam problemu, żeby, nie wiem, żeby Antosia nawet... Antoś miał rok, to już jeździł do mojej mamy na weekend, więc to na takiej zasadzie. Mama! Antek! Masz samochód? I jak tu nie kochać takiego maluszka? Przecież to jest najsłodszy człowiek świata. Oczywiście sama gościnałam, bo nie chciał u fryzjera dać się ściąć, więc matka w domu chciała, oj, rurkę się nauczył robić, to już zrobi rurkę. O, więc żegnam się z wami i trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, który kiedyś nagram. Nie, serio, gdzieś tam mam nadzieję zrobić coś. Daj mamie skończyć, mówi, dobrze? Dobra, kończę, nic z tego nie będzie już, co ja gadam dalej, więc na razie.